Wyciągamy karteczki, kartkóweczka jest. Pentatonika. Szybkie pytanie, co to jest pentatonika? Liczę do pięciu, musi być napisane, co to jest pentatonika i... Bo w nosie mnie kręci. Kręci mnie w nosie. Pentatonika. Dobra, skala, tak. Skala, okej, okay, dobra, ale... Odpowiedź była dobra, ale muszę ją sprostować. Pentatonika to jest jeden z wielu rodzajów skal, które po prostu ma w interwale oktawy, czyli na przykład od dźwięku A do A ma 5 stopni. Penta od 5 stopni. Szóstym jest powtórzenie pierwszego, więc ten krój się powtarza, nie jest brany pod uwagę, tak jest w każdej skali. Czyli ma 5 stopni. I teraz chodzi o to, że ze skali chromatycznej, która ma 12 progów, 12 półtonów, my wyciągamy akurat tutaj na potrzeby... Proszę, niech pani przejdzie, bo to jej kartkówka była... Niech pani... Ale przeleciała. Zaraz tam przyjdę. Z tych 12 półtonów... Idziesz. Z tych 12 półtonów wybrane są na potrzeby, powiedzmy, na potrzeby danego ludu, w danej kulturze japońskiej, czy jakiejś, nie wiem, afrykańskiej, czy gdziekolwiek. Po prostu tak sobie te niektóre ludy wyrobiły. Jest skala pentatoniczna, na przykład japońska, jest jakaś taka zwykła pentatoniczna, jest na przykład pentatoniczna całotonowa, no różne są cuda cudeńka. W każdym razie pentatonika właśnie zawiera te 5 stopni. Mianowicie tak, pierwszym stopniem jest pryma, czyli dźwięk, od którego zaczynamy, od którego zaczyna się superpozycja, o których też mówiłem. Superpozycja pentatoniki molowej o tonacji A. Pierwsza superpozycja jest po prostu od dźwięku A. I to jest też jednocześnie pryma, czyli dźwięk główny, z angielskiego root note. Później drugim stopniem w pentatonice molowej mamy tercję małą, czyli AC. Następnym stopniem jest kwarta czysta, czyli D. Później kwinta czysta, czyli E. Septyma mała G. I oktawa. Akurat pentatonika molowa ma takie stopnie skali. Czyli teraz można powiedzieć, no dobra, ale jeżeli skala chromatyczna ma 12 półtonów, to można byłoby stworzyć zupełnie jakieś takie inną pentatonikę, na przykład, która ma prymę, sekundę wielką, kwartę, kwarta zwiększona będzie słaba, kwinta, albo nie, seksta mała, o. No właśnie, czyli teraz, dobra, teraz mózg zaczyna pracować. Aha, dobra, czyli skalę ogólnie, bo tutaj jest film, który mówię o pentatonice, ale skala durowa, molowa, lokrycka, melodyczna, harmoniczna, cygańska, japońska, semitonowa, półsemitonowa, czy jakakolwiek, to każda z nich powoduje, że coś zaczyna, ona sama tworzy melodię. Jeżeli pentatonika molowa ma taką melodię. Spoko. Ja teraz wymyśliłem moją własną. Może akurat gdzieś też jest jakaś. Akurat ja nie znam. Thank you.
to brzmi. Oczywiście teraz, żeby do tego jakiś podkład stworzyć, wypadałoby opatentować power chordy stworzone na tej skali, prawda, na stopniach tej skali. Więc skupmy się na jednym podstawowym fakcie. Pentatonika to jest skala, która ma po prostu 5 dźwięków. I tych pięciodźwiękowych skal jest też trochę do zapamiętania, plus tworzenie jakichś tutaj, którą teraz, prawda, stworzyłem. Wiadomo, muszą być zachowane też w zależności od zasad, co muszą być zachowane, że tercja mała, tercja wielka, septyma, i to w zależności od trybu, jeżeli mamy skalę durową, czy pentatonikę molową, ona ma tercję małą, która jest po prostu interwałem smutnym, molowym. Pentatonika durowa ma po prostu tercję wielką, która nadaje jej tryb, prawda, że jest dur. Jednak można tworzyć, tak jak tutaj zrobiłem, można sobie tworzyć własne. Dobra. Uwagi, sugestie w komentarzach bardzo proszę. Zasubować kanał i kliknąć dzwoneczek i oglądać następne filmy. Dzięki za oglądanie, na razie.